następnego gołąbka, którego przeznaczyłem na aukcję, o numerze 3493. Jest to z tamtego roku gołąbek, 22 roku. Jest to późny samczyk. Zostawiłem go, wypierzył się. Teraz jest przepiękne skrzydło, maszyna, plecy. Każdy jeden gołąb, dół, ogon idzie. Klin, tu tak samo. Tak jak Chińczycy pokazują teraz, to tak samo, o. Ale gołąb w pionie ma być, niby. No, nie wiem, czy to coś w tym jest, ale mięśnie. Różowe piersi piękne, proszę. Jak już tak pokazują niektórzy, to ja też pokażę, jakie mają piersi. Ale te piersi to można przygotować gołębia do prezentacji i on może mieć dobry, a później będzie inna karma, inne karmienie, to będzie inny gołąb. Nie będę mówił, jakie to są chwyty, żeby takie piersi były różowe. To jest tak samo jak gołąb na lód, ale zobaczcie, no, jest styczeń 23 i gołąb, jakie ma piersi, tak by miał iść na lód. A wcale nie jest jeszcze przygotowany, a takie piersi ma. No. Także są różne metody przygotowywania gołębi i tak dalej. Także gołąb 3493. Jest to u góry jego dziadek. Jest ojcem dziadkiem złotej medalistki. Ojciec Gold Lady, czyli dziadkiem złotej medalistki. No i tu u gołąbka tego też jest dziadkiem. Do tego gołąbka też jest dziadkiem. Tutaj na dole znowu mamy tą półsiostrę znowu. No Marcin Kobiera też ma te niebieskie, to też były ładne gołębie mocne. No to daleko jabłko od jabłoni nie pada. Tu też mamy tą 12283, jak ją zauważyłem. Po tej córkę 160. No i córka Mont Everest tam jest. I brat znowu Gold Lady, czyli tam no to... Dobrze, nie będziemy już treść przechwalać, bo za dużo już przechwalamy, ale no petardy, nie? Mocne gołębie i oni w kategorii nawet standard mogą mieć nagrody, bo są przepiękne. Tak samo i ta jeszcze, ta złota medalistka miała 9. nagrodę za standard teraz na wystawie ogólnopolskiej, czyli lecą i są piękne. No. Także zapraszam.